Witam wszystkich ponownie w zonie Stalkerzy, z tej strony Jabberdach. Zrobiłem kilka modyfikacji, od razu wam je pokażę. Moje ubranko, bronia, ciężar, him zaszczyta, radio zaszczyta, proczność kostiuma, termo zaszczyta, kilogramy noszone o 10 więcej, bronia plus 30, radio zaszczyta i dwa dodatkowe oczka do kontenera, do noszenia artefaktów. Shoty. Oczywiście, że wszystko praktycznie na... poszedłem w celność, w zmniejszenie odrzutu, w nieniszczenie się broni i magazynki. Ciężar zmniejszyłem i magazynek większy o dwa pociski. Oraz ta broń. Tą bronią będziemy dużo używać amunicji do Akasha, więc stwierdziłem, że to będzie chyba najsensowniejsze upgrade'ować. Straciłem z 43 tysięcy, straciłem, no widzicie, dużo. I znowu poszedłem w odrzut, zmniejszenie odrzutów, celność, w na mniejszą zniszczalność broni, zmniejszenie kilogramu i montowanie optyki oraz łatwość posługiwania się bronią. Reszty jakoś tak, może niekoniecznie, na stylność. O, to też wezmę sobie, okej, czyli tempo ognia może niekoniecznie. Dobra, nie zależy mi tak bardzo na tempie ognia. Lecimy, na pewno nic nie będziemy opychać. Mamy się spotkać z Diektariewiem. Więc będzie nas czekała na pewno jakaś super ekstra gadka wnosząca wiele w gameplay, w fabułę. No i zobaczymy. Nie ma Diektariewa. Nie ma Diektariewa. Sprawdźmy, może coś zostawił nam. Pod stołami? Nie. Pod stołami nic. Niestety Diektariew na pamiątkę nam nie zostawił. Mamy pogadać z doktorem. No to lecimy do doktorka. Jest na szczęście bliziutko. Na dole. No i też zobaczcie od razu. 60 kg mogę nosić, a dzięki zmniejszeniu wagi wszystkiego mamy 21 kg ekwipunku. Więc jest genialnie. Doktorek, co ty mi powiesz na temat? Doktorek powiedział, że Diektariew był 2 dni temu ze strylką i wyszli mnie szukać. Po czym wrócił, troszkę odpoczął i poszedł do gastronomu. Poszedł do gastronomu, czyli do naszego... nie hotelu, cholera. Restauracji, do naszego po naszemu restauracji. I podziękowaliśmy doktorkowi za to, że dał nam informację na temat, w którą stronę powinniśmy się udać. I udamy się oczywiście w tamtą stronę. Ładnie. Cholera, nie, muszę wrócić, ludzie. Zapomniałem, że chcę kupić jeszcze optykę, bądź zamontować, jeżeli takową mam, optykę na tego Akasha. Привет, брат. O jakąś optykę na pewno mam. No i właśnie, sprawdzamy. Nie mam optyki, czyli trzeba kupić. Trzeba kupić jednoznacznie. O, jest tutaj. 800 rubli. Kupujemy, jasna sprawa. Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. O co B z tą optyką? Szybko, szybko. Ciach. No i ładnie, zdecydowanie wygląda to lepiej, jeżeli chodzi o Shotiego. Przeładuneczek. Bo wszystko się może zdarzyć. F5 i jesteśmy gotowi do drogi. Jesteśmy gotowi do drogi. Zobaczymy, co nas spotka. Co zrobi Diektariew? Czemu nas szuka gdzieś po restauracjach choroba? No jak ładnie można biec bez zmęczenia do choroby. Mnóstwo czasu.
nie bać się, że wysiądzą baterie wewnętrzne i goniący krawosos złapie nas w ostatnim momencie na bezdechu. Bardzo, bardzo mi... ominąłem. Gastronom, dokładnie, to jest to. Teraz zachowajmy dalece posuniętą ostrożność, czyli wciśnijmy F5. Co ty tutaj, Diektiaryw, szukałeś? Znaczy mnie. Wojsko kończeń. Co jest? Mutant. Jakiś mutant. Dobra, Diektaryw, gdzie ty jesteś? O shit. Dobra, już ci pomagam, Diektaryw, ale radiacja lokalna. Finish, no to. Chyba tyle pocisków nie trzeba ładować. Możemy się za tobą ładnie przyjrzeć i posłuchać jego ryczenia. Wow. Diektaryw. Ale ma fajnie. Bez jaj. Dobra, wyjdźmy z tego pokoju, bo to jest za duża radiacja. Tutaj w twarzyczkę. Do cholery, ile w niego trzeba było władować? Diektiaryw, coś ty tutaj znalazł. Dobrze, ty jesteś nieśmiertelny NPC. Aj, on ma radiację tak jakby. Diektiaryw, spadamy z to. Okej. Wszystko się ładnie wyjaśnia powolutku. Cholera, co ja wziąłem? Trójeczka, zaraz. Dużo rzeczy się ponoć wydarzyło, tak mówi, tak twierdzi Diektiaryw. I twierdzi, że musimy szybko iść pomóc jego koledze, którego najemnicy zaatakowali. Więc lecimy zobaczyć... Wow, dobra. O, Kowalski sobie poradził. Kowalski sobie zdecydowanie poradził. Zbieramy dobro. Gdzie tutaj jeszcze trupy leżą? Kowalski sobie... Cholera, nie potrzebował pomocy. Dobra wiadomość nawet. Oj, wódeczka się przyda. Oj, jedzonko by się przydało. I tam mamy jeszcze jednego trupa. O, właśnie. Tu mamy jeszcze jednego trupa, który ma jakiś artefakt milutki i więcej granatów. Jasna sprawa. Naprawdę nie zostawili żadnego karabinu, gościu? Żadnego karabinu. Dobra, co my tam znaleźliśmy? Od razu. Wyrzucamy. No i Gites. Gdzie jest ten Kowalski do cholery? Czemu to drzewo musiało runąć w takim miejscu, żeby wszystko zablokować? Kowalski, świetne miejsce sobie znalazłeś do obrony. Mużyk, ja... I co on nam powie? Dobra, ludzie, totalnie nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Kowalski... Pytamy się Kowalskiego, czemu postanowił wrócić. On odpowiada, że Diektiaryw go zawołał, potrzebował pomocy i go wezwał. I Kowalski nam mówi, co masz, co u ciebie za plecami? Odwracamy się, no i kurde, gdzie my jesteśmy? I ten gościu to niejaki Phantom. Phantom okazuje się, martwi się o nas, że nieźle nas tutaj
bo nieźle się porobiło ze mną i pyta się, czy cokolwiek pamiętam. Mówimy, że nie. Mówi, że z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Kim ty jesteś? Jestem twoim przyjacielem. Nie ma sensu ci przypominać, bo ci tego mówić, bo i tak sobie nie przypomnisz. Chociaż i mówi nam swoje imię, czy mówi ci coś właśnie imię Phantom? No oczywiście, że nie. Phantom nam mówi, że przyjdzie czas, to sobie przypomnimy wszystko z przeszłości, a teraz jest to nie tak ważne. Pyta się, czy ja czasem tracę, mdleję, czy tracę świadomość. No mówimy, że oczywiście, że tracimy świadomość, czy to jest ważne. Tak, okazuje się, że to, że tracimy świadomość, nasze omdlenia, to fakt bardzo ważny. Ktoś nam coś zaszprycował. Wciepał nam w pośladek igłę i w jakiś bliżej nieokreślony płyn dotarł do naszego organizmu. A to może być śmiertelne nawet. Ale jest na to antidotum. Nawet nie wiemy co to, ale wiemy, że mamy na to antidotum. I jutro spotykają się ważne osoby na z jakimiś laborantami na placu. I jest to szansa, żeby to antidotum odzyskać. Czy jesteśmy gotowi? Phantom nas pyta. Phantom nie odpowiada, dlaczego nam pomaga. Natomiast na pytanie, czy jest plan, mówi, że tak, da mi super strzelbę, jakiś czy karabin, czy no coś nam da i będę strzelał jako snajper. Będziemy robili za snajpera. On wie, że jesteśmy dobrym zabójcą i to z dużej litery, tak jakby jakaś ksywka, że byliśmy, zawsze byliśmy dobrym zabójcą, dopóki nie i nie dopowiada, co się wydarzyło. Nie dopowiada mu, przerywamy. Przerywamy mu i mówimy, że okej, nie ma sensu gadać po próżnemu. Zabieramy się, skoro nie ma to innego planu, to zabieramy się za jego wykonanie. Czyżby następny dzień? Róże opuści, mużyk. Czyżby następny dzień? Przypatrzmy się jeszcze raz tym kroplom deszczu. Cudowna rzecz. O, Gauss puszka i akumulatory 30. Naczynajem. Oczywiście, że naczynajem. Gauss puszka. Gdzie ja mam strzelać? W tą że stronę. Ktoś gada z uczonym. Strzelamy w najemnika. No, привет. No, ciekawe. Przez chwilę tak jakbyśmy przeskoczyli w oczy gościa, który gadał z tymże najemnikiem. Bardzo blisko był ten żywy wybuch wystrzału, który żeśmy my oddali. Po czym znowu się przenosimy w jakieś bliżej nieokreślone mi miejsce. Na pewno jest to Prypieć. No okej, niczego nie znaleźliśmy przy tych ciałach, które ostrzelaliśmy. Ale Phantom wie, gdzie jest drugi oddział tychże najemników, bądź uczonych. I jeszcze się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. Ta sprawa z antidotum jest niedokończona. Będziemy szukać. Więc dobra. Mówimy, żegnamy się z nim i mówimy, daj nam znać, jak cokolwiek się wyjaśni. I mamy informację od Chromego. Chromy nas woła do pralni, chce z nami pogadać, więc nie dawajmy mu czekać oczywiście. Czy Gauss puszka trafiła w nasze... nie, ale SG i 5K. Ciekawe.
Ciekawe. To jest jednak chyba zdecydowanie lepsza broń. Chociaż ta jest mocniejsza. Ale nie, łazimy najpierw. Póki co łazimy z tym, co mamy najlepszego. Czyli to, co sobie ładnie zmodyfikowaliśmy. Na placu... Cholera, czy mamy jakieś trupy tutaj? Skąd my strzelaliśmy? Z góry? Na ten placyk? Nie widzę żadnych trupów. Dwójeczka oczywiście, shotgun. Tutaj chcemy sobie... Oj, ale radiacja brzydka. Mamy wódkę? Mamy wódkę. Tego się nie da otworzyć? Nie da się otworzyć, ale brzydka radiacja. Mamy wódkę na szczęście. O! To tutaj chyba strzelałem przecież. Przy Prometeju. Dobra, to zdecydowanie ktoś niedobry. Kim ty jesteś? Monolit. Ciach. Główeczka. Ops. Chodź, bracie. O, coś tam widziałem? Nie, nie widziałem nic. No, czy ktoś wychyli główkę? Czy to dobrze, że ja tutaj trafiłem? Bliska odległość. Wow, bliska odległość, ale oni są troszkę daleko. Kurde, granat. Dobra, trzeba uciec kawałeczek. Aj, krzaki, złe krzaki. Cholera, czy to dobrze, że ja zacząłem z monolitem się strzelać? Dobra, dwóch monolitowców leży. F2. F5. No, na czerwono mi się podświetlali. Zdecydowanie na czerwono. Uff, jaka ładna broń. I pistolet z tłumikiem, jasna sprawa. Jedzonko, dwa granaty. Ciach, biorę wszystko. W zasadzie, tą wódeczkę można by łyknąć. Gdzie ta wódeczka? Bardzo ładnie. Mein Gott. A, też padł. No i spoko. Tych dwóch załatwionych. Jeszcze raz, wódeczka. I szybciutko. Trójka. Padł. Ok. O, F2, F1. Spoko. Przetrwamy to, przetrwamy. Dobra, nikogo więcej nie widu, ni słychu. Zbieramy na pewno. Te portki są sprytne, kurde. Się jednoznacznie nauczyły chować przed w krzakach, przed zagrożeniem albo za drzewami. Dobra, dobiegamy.
Dobiegamy do końca, mam nadzieję. Chromy. Nie baluj. Okej, co się dzieje? Jeszcze nie będzie końca odcinka, jeszcze będziemy mieli akcję. Mianowicie, ktoś tu poluje na stalkerów. Jakiś snajper. No, proszę bardzo, jakiś snajper. Czy to wam nie, czegoś nie mówi? Jakiś snajper poluje na snajperów. I chcemy na niego sobie zapolować. Chromy pyta, czy jesteśmy z nim, czy idziemy z nim na misję. A nie mogę tego wyrzucić. Wow, a to ciekawe. Odpowiadam, że oczywiście idziemy na misję. Ktoś strzela do naszych, więc ja nie będę na to patrzył z założonymi rękami. I będziemy śmigać z Chromym za chwilkę na strzelanie się. Oczywiście troszkę się chciałbym uzbroić lepiej i ciężaru zbędnego zostawić. Shoty troszkę naruszony, ale nie takim stanie bym nie mógł tego wytrzymać. Idziemy do Chromego i idziemy oczywiście w piątka. Idziemy. Mużyk, ty oruży to spie. Tak, i idziemy strzelać się. Chromy, co się dzieje? No i lecimy, lecimy. Ja idę za tobą, bracie. Ciekawa sytuacja, że kurde, gość z monolitu, który gdzieś ten fanatyzm nie był u niego aż tak rozwinięty, widząc co się dzieje, stwierdził, że wychodzi z monolitu. Kurde, ten monolit jednak chyba musi mieć trochę czasu, zanim mózg zrobi człowiekowi papkę. No i co się dzieje? Halo? W tą stronę? Ty! Stajać! Gdzie? Gdzie mam patrzeć? Gdzie mam patrzeć? Jesteśmy tu nie sami. Do kogoś krzyknął Chromy, żeby się zatrzymał, ale kurde, do kogo? I gonimy kogoś. Zabić monolitowca. Dobra, zrobione. Monolitowiec tu się choroba kręcił, a tam widzę trupa wewnątrz. Warto by było chyba to zbadać. Zabierzmy broń. Snajpera. Snajpera trafiła w nasze łapki. Dobra. Trafiła w nasze łapki snajpera. Pogadajmy. Nie, no ja nie strzelam w ciebie, Chromy. O, mamy podążać w kierunku tamtej strzałki. F5, bo mamy super znajdźkę. Zobaczcie, jak elegancko. Ale kurde, tak samo przybliża jak mój Akasz. Nie ma wielkiej różnicy. Zdecydowanie nie ma wielkiej różnicy. To mój Akasz robi w tym momencie za snajperę. No nic, to ma lepszą siłę rażenia. Cholera. Psy. Słyszę psy. Ominimy je sobie. Sprawdźmy też autobus. Do cholery. Musi coś, kurde, ze znajdziek być. Musi być. Nie ma. Nie ma. Musi to narusi. Ups. Dobra, padł. Był na czerwono. Był na czerwono i miał broń. F5.
Dobra, załatwiony. Nawet nie krwawie. Co ty strzelasz? Co ty strzelasz, chromy? Dobra, załatwiłeś gościa. Teraz pytanie. Czy tutaj nikt nie wyskoczy? F5. Oj, nie, nie to. Nie to. F5. Ty budzisz. Dobra, szybko F2, F1. Padli obydwaj. F5. Dobra, padamy. Shit. Shit, 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 shit. Ja ranię, bracia. Kręcił się pod nogami ten chromy. Przeszkadzał mi. Wszystko jego wina. Dobra, byłaś, sukinkocie. Padł, okej, okay, padł. Szybko F2, F1. Oj, wstał! Kurwa, chromy. Słyszę ciebie! Aha, znowu straciliśmy przytomność. Ale co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Jesteśmy na bazie, do cholery! Cały lód! Cały lód! Co się... Dowiemy się, o co chodziło. Jak nas dotaszczył chromy na bazę. Dowiemy się oczywiście w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć, czołem.